To co? Będzie dzisiaj jeżdżone? Dzisiaj ty masz jechać tym komarkiem. Ja nie wiem, czy dam radę. To cię nauczę. To mi pokaż, jak się tam. Patrz. Jak się używa ten sprzęt. Pierwsze co, tutaj po tej stronie, to jest manetka gazu. Tu dodajesz gazu, tylko ostrożnie. Delikatnie. Delikatnie, bo jak ta prędkość cię zerwie, no to możesz się, wiesz, dęba stanąć. No? Tutaj masz, w tej stronce masz sprzęgło tu. Sprzęgło. I jedynka jest na dół i trzeba trzymać, a dwójka jest do góry, nie? A ty myślałem, że gdzieś tutaj w tym, nogach nie, jest. Nie, w ręku masz, wszystko w jednym masz. I potem tak jak na jedynka jest w dół? W dół i puszczasz, nie? O tak, pik, i puszczasz się w jedynie. No. A dwójka jest tak, nie? I puszczasz się też jedynie. Nie wiem, do dwójki to... Raczej nie, no dobra, na jedynce. Nie, dwójką nie, bo... A na luzie jak jest? No luz jest po środku, ale to na luzie to tam, wiesz. No luzu to nie używasz praktycznie, bo tam... Z jedynki na luz, tylko tam trochę do góry, nie? Tutaj jest gaszenie jakby co, nie? W tą stronę się gasi. A tu hamulec, tak? Tu jest przedni hamulec. A tu jest nożny hamulec, czyli tylny. Nie? No. Naciskasz pyk. Dobra, zobaczmy to. Spróbujmy. I co? Delikatnie z gazem. Bardzo delikatnie. Żeby nie zerwało. Bo jak mocy dostanie... I ten? Co? Mogę się wywalić? No jak dęba staniesz, to wtedy kole będzie szło, nie? Boże. Dobra, dawaj, odpalaj mi to. Wiesz, to jest demon prędkości, komarek, nie? Dawaj, odpalaj! Wiesz, jaki to jest demon prędkości? Komar? To jest polska myśl techniczna. Polska myśl techniczna, mówisz? No. Dobra, teraz potrzebny nam ten. Kamerzysta. Najpierw. Kamerz odpali od... Operator najpierw odpali. Aż się boję. Sprzęgło jest tutaj na dół, nie? Trzymać? No i teraz tak, trzymaj. Sprzęgło na dziki. Jeden tam dół. I gazu, i gazu, gazu, gazu się tak. Gazu i puszę. No i pojechała. Noise. Ja mu gasą zgasł. Nie, to nie jest sprzęt dla mnie. Co? Ja wolę samochody. Czemu nie jest sprzęt dla ciebie? Nie wiem. Miałam wrażenie, że w ogóle nie wbiłam tego biegu. Jedynki jechałaś, nie? Jedynce. No to już na jedynce jechałaś. Tylko gazu nie dodawałaś za dużo. Bo ty tak prykałaś sobie nim, nie? No. Gdybyś dawała gazu więcej, to wiesz. Ale powiem ci, że nieźle. Co? Nieźle jak na pierwszy raz. Bo teraz trzeba było jeszcze dwa kółka zrobić i już byś była. Już by było ten, nie? No. Ale co?
No to teraz ty się przejedź. Ja tu już tyle już razy jeździłem, ty się jeszcze raz bryknij. Ja ci go mogę odpalić tylko. No dobra. Bo on tam, wiesz, nie pali na ten. Dużo gazu i rura! To lepiej? No dobrze, no. Teraz lepiej. Co, teraz ty jedziesz? A lubisz? Naprawdę? No dawaj. A lubię? Gazu daj, Janek, gazu. Wow, wow, wow. No i co zrobiłeś? Trzeba było gazu trochę dać. To pnij go. Albo ja go. Albo ty go pnij. Umiesz z tego? Tak? Nie, on nie skopa, nie odpali, Janek. Nie, skopa nie. Ale umie tak ten? No. Wujka Janek, wujka, do góry. Nie, on nie umie palić. Ale ty jak chcesz jeździć, to nie po drodze, tylko tutaj na podwórku, tak? A czego on trzęsie tak ten, z przodu? Bo tak zauważyłam, że ta kierownica się tak trzęsie. No bo dać do remontu. Aha. Kurde, to idzie film. Będę się ścigała tam. Gdzie ty z tą hulajnogą do komarka? To jest przepaść technologiczna.
Co, nie daje rady? Ja mam 15 na godzinę. O, a ty, ona 20 idzie po tym. Jak było? Fajnie! Trochę się wiesz. Ja tu jeszcze Zdorek już sobie tutaj raczej stoi jeszcze. Niedługo odpalam i wyjeżdżam na podwóro. Wystał się całą zimę. Czas, żeby odetchnął.